Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjść i dać prezenty tym wszystkim wspaniałym dzieciom. Ponad 50 dzieci zostało obdarowanych przez świętego Mikołaja. Taki piękny dźwięk my dostali i dużo, dużo prezentów, nie? I mistrz. Zabawki, słodycze i wszystko, co prosiły dzieci w listach, znalazło się w paczkach przygotowanych przez limanowską akcję charytatywną. Karol się trochę wystraszył, ale myślę, że do przyszłego roku jakoś opanuje emocje. Proszę stracić, co dostał Mikołaj? Co dostał? Karol jeszcze nie odpakował, ale tak z tego, co tak widać, to chyba jakieś samochody. Pisały listy i właśnie na podstawie tego realizował marzenia dzieci. No, muszą mieć spełnienie marzeń. To jest taki jedyny dzień, że postarałam się, żeby tak było i żeby Mikołaj naprawdę dotrzymał słowa. Karol teraz na tą chwilę i na tą chorobę czuje się bardzo dobrze. Bardzo dobrze się rozwija. Mimo, że jest bardzo ciężko chory. Prezenty otrzymali nie tylko podopieczni stowarzyszenia, lecz także ich rodzeństwo. Fajne w ogóle, Mikołaja dzieci widzą też na żywo. Prezenty dostają, oni się z tego cieszą. Myślę, że wszystkim Mikołajom, którzy się na to złożyli, należą się wielkie gratulacje i wielkie podziękowanie z naszej strony, ze strony rodziców dzieci chorych i w jakiś sposób cierpiących. Bardzo cieszymy się, widząc uśmiechy na twarzach tych dzieci. To bardzo miłe. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.